Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa serdecznie na wirtualnym wernisażu wystawy Emocje, która realizowana jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Emocje – Wirtualny spacer przez historię malarstwa młodych. Jest ze mną Andrzej Saj, wieloletni juror ogólnopolskich przeglądów malarstwa młodych, przyjaciel, sympatyk, ale także krytyk naszego przeglądu i młodej sztuki. Zaprosiliśmy pana Andrzeja dlatego, że od lat przygląda się, pisze, a także komentuje to malarstwo i chciałabym, żeby za chwilę też opowiedział o tym, jak z perspektywy własnej ocenia tą wystawę, która gromadzi prace nagrodzone w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje w ostatnich 20 latach. No, skoro to jest 20 lat, to oczywiście zróżnicowanie prac i ta rozpiętość tematyczna jest tutaj wyraźna. Być może to będzie zachętą dla odbiorców, żeby każdy znalazł tu sobie coś dla siebie interesującego. Jest to efekt oczywiście tego, że się jury zmieniało. No, ja miałem taką przyjemność, że brałem udział w nim wielokrotnie, ale jak powiadam, ta stylistyka tych prac tutaj świadczy o tym, że malarstwo to ciągle jest żywe, aktywne, że malarze starają się jakby wypowiadać we własnym, nawet można powiedzieć subiektywnym imieniu, nie odnosząc się specjalnie do tego, co się dzieje na zewnątrz, raczej skupiając się na problemach malarskich. Także zachęcam do obejrzenia i kontemplowania tych nagrodzonych prac i tu zebranych w jednym zestawie. Ponad 70 prac, 68 artystów. Nie możemy zaprosić Państwa do Galerii Sztuki, ale na wirtualny spacer po wystawie Emocje zapraszamy Państwa na specjalnej platformie Kunstmatrix, do której link znajduje się poniżej. Dziękujemy uprzejmie.